System Śkub Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii padł na skutek cyberataku. To już oficjalna informacja wyjaśniająca problemy, z którymi od 7 lutego zmagają się pasażerowie komunikacji miejskiej w metropolii. Choć wielu z nich przyznaje, że nie miało pojęcia o jakiejkolwiek awarii, to ci, których dotknęła ona bezpośrednio, odczuli pewne utrudnienia. Jest ciężko zdobyć bilet do ładowania na miesiąc i po prostu muszę szukać aplikacji i w ten sposób zakupywać bilet. No myślę, że to jest duże utrudnienie. Ja o tym nie słyszałam, że to jest informacja jakaś tam oficjalna. Tak, słyszałam. Czytałam w internecie. Nie korzystam. Jednak ci, którzy korzystają, muszą uzbroić się w cierpliwość. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie jest w stanie podać terminu, kiedy wszystko wróci do normy. Dziś pasażerowie nie kupią biletu w biletomacie, nie zeskanują karty śkub w autobusie, a papierowy bilet skasują przy pomocy starego kasownika. GZM zapewnia, że trwają prace nad zabezpieczeniami systemu i przywracaniem jego funkcjonowania. Jesteśmy przekonani, że w wyniku tego ataku dane pasażerów nie były zagrożone, bo po prostu w tym systemie tych danych nie było. One są przechowywane w inny sposób, w innym miejscu. Bezpieczne są te środki finansowe, które pasażerowie mieli w e-portmonetkach na karcie śkub zgromadzone. Kiedy uda nam się tą awarię usunąć i działanie systemu przywrócić, one znowuż będą dostępne. Postępowanie w tej sprawie prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach. Przyjęto zawiadomienie o przestępstwie oraz na miejscu prowadzone są czynności z udziałem informatyków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Więcej w tej chwili powiedzieć pani nie mogę, ponieważ trwają tam intensywne czynności operacyjno-procesowe i o tym, jakie czynności będą podejmowane, czy będą zabezpieczane serwery, czy będą zabezpieczane tylko próbki złośliwego oprogramowania, to o tym już będą decydować technicy, którzy czynności wykonują na miejscu. Jak przekazał Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, awaria systemu ŚKUB nie wpływa na termin wprowadzenia nowego systemu Transport GZM, który ma zostać uruchomiony 28 lutego. W Bielsku-Białej mówią nie ogromnemu zalewowi reklam. Bielscy radni przyjęli tak zwaną uchwałę reklamową. Ta ma uporządkować sposób umieszczania różnych nośników reklamowych na terenie miasta. Zmienić ma się dużo, bo urzędnicy szacują, że obecnie aż 40% reklam w mieście jest ustawionych nielegalnie. Nie będzie wszystko zapchane tymi brzydkimi często i zasłaniającymi ładne zabytki reklamami. A dużo jest takich miejsc w Bielsku, gdzie te reklamy przeszkadzają? Myślę, że tak, ale chyba już troszeczkę mniej jest ostatnio. Także jest nadzieja, że będzie lepiej. Jak najbardziej powinny być, bo rzeczywiście tego za dużo. Nie, ale samochodem jeździ, to nie można przejechać na skrzyżowaniu, gdzieś nie widać, czy coś wjeździ z drugiej strony, czy nie. Wie pan, co jak chodzę przez miasto, to wszędzie są reklamy, na każdym budynku. Jak to nie przeszkadza kierowcom, jak najbardziej. Natomiast No miło jest czasem popatrzeć, gdzie co jest. Nie każdy się orientuje. Bielszczanie wiedzą, no ale ktoś obcy przyjeżdża. Zmiany nie nastąpią jednak szybko, bo najpierw uchwała musi się znaleźć w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a później właściciele reklam będą mieli od 2 do 5 lat na dostosowanie się do zmian. Już niedługo w Bielsku-Białej będzie tak, że tak de facto można powiedzieć generalnie znikną te reklamy, czy to banery, czy to reklamy w formie pewnych billboardów ustawianych wzdłuż ulic i to tych zarówno z centrum miast, jak i z tych tras obwodowych, o których mówiłem. Różne elementy takie, które no na przykład dzisiaj dominują na przykład nad budowlami, również zostaną zlikwidowane. W zasadzie pozostanie tylko taka reklama gdzieś tam na niewielkich szyldach, na ścianach budynków, w oknach i to też w bardzo ograniczonym zakresie. Podobne uchwały w regionie podjęli już radni m.in. w Tarnowskich Górach, Bytomiu czy Sosnowcu. Bielsko-Biała wprowadza nocną prohibicję, na razie jednak tylko w jednym miejscu, na osiedlu Górne Przedmieście. Gdy uchwała wejdzie w życie, alkoholu nie będzie można kupić w punktach sprzedaży od godziny 22 do 6 rano. Jak najbardziej jestem za. Tutaj mieszkam akurat, wiem co tu się dzieje. W weekendy to jest dramat po prostu, także no teraz zima to może troszkę mniej, ale lato to jest po prostu wieczne imprezy. To mamy taki specjalny murek, w tym murku ludzie od 20 do samego rana, wiecznie policja, wiecznie jakieś bójki, jakieś niszczenia samochodów tutaj. Głośne śmiechy, głośne rozmowy i okno, ja jestem sercowiec, wietrze często mam okno, ale w tej chwili się to trochę zmieniło.
Tutaj Straż Miejską prosiliśmy, zaglądają, tu czuwają. O ile mieszkańcy są za, to lokalnym przedsiębiorcom, którzy prowadzą całodobowe sklepy, pomysł się nie podoba. Jeżeli po prostu nie będzie się opłacało prowadzić nocki, no to szefowa będzie musiała przymknąć ten sklep w nocy i będzie wtedy strata też na tym, nie? Nie wiem, tutaj jest w ogóle osąd tego, że bezdomni, menele i wszystko. Nie ma tu nikogo, nie ma osób bezdomnych, nie ma beneli. Wszystko się przeniosło gdzieś pod Klimczok i w nocy tutaj normalnie ludzie przychodzą na zakupy, no. Którzy wracają z pracy, piekarze, no różni, no, kierowcy, taksówkarze. Urząd Miejski w Bielsku-Białej argumentuje, że taka decyzja została podjęta ze względu na wnioski mieszkańców. Wielokrotnie wnosili o wprowadzenie takich przepisów z uwagi na negatywne skutki sprzedaży nocnej napojów alkoholowych na terenie tego osiedla. I stąd Rada Miejska 2 lutego podjęła taką decyzję. Nocna prohibicja na razie będzie na jednym osiedlu, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości zostanie rozszerzona o kolejne. Są takie wstępne rozmowy. Na razie to jest na etapie tylko dyskusji. Na razie nie ma decyzji ani w lewo, ani w prawo. Ale chcemy się przyjrzeć, jak to działa na tym osiedlu. Zobaczymy, czy to będą korzyści, co z tego wyniknie. A na kolejną dzielnicę może się wkrótce rozszerzyć zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Katowicach. Do 19 lutego wypowiedzieć się w tej sprawie mogą mieszkańcy dzielnicy Koszutka, która graniczy między innymi ze Śródmieściem. Jako miasto oddajemy głos mieszkańcom, to oni ostatecznie decydują, czy takiego rozwiązania chcą w swojej dzielnicy, czy też nie. Mieliśmy takie przypadki, że mieszkańcy, czy to Giszowca, czy ostatnio Zawodzia, w konsultacjach wypowiedzieli się negatywnie dla takiego pomysłu. Do tej pory nocną prohibicję w Katowicach ustanowiono w 5 z 22 dzielnic: Śródmieściu, Bogucicach, Dąbrówce Małej, Załężu i Szopienicach. Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Katowicach świętuje w tym roku 10 lat istnienia. Przy okazji podsumowało rok 2022. Operatorzy systemu 112 odebrali tu około 2 milionów połączeń, z których 42% to zgłoszenia bezzasadne. To są najczęściej połączenia na przykład od dzieci, które bawią się telefonami, które otrzymały od rodziców. Rodzice, myśląc, że wyciągną kartę SIM z takiego telefonu, dziecko nigdzie się nie połączy. Owszem, połączy się właśnie z naszym numerem alarmowym 112 i tym samym blokuje linię alarmową. To są również zgłoszenia od osób zaburzonych psychicznie. Czasem jednak telefony od dzieci mogą uratować komuś życie. Tak było w przypadku 6-latka z Gliwic, który zadzwonił na numer alarmowy, kiedy jego matka straciła przytomność. No, a mama nie może rozmawiać? Nie. A dlaczego nie? Nic nie mówi. Nic nie mówi? Padła tak. No ale otwiera oczy, mama widzi ciebie? Powiedz mi. Nie, zamknięte na oczka. Na miejsce pojechała karetka, a dziecko wpuściło ratowników do mieszkania. To pokazuje, jak ważna jest edukacja również najmłodszych. Dlatego co roku przy okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, który przypada 11 lutego, operatorzy przypominają o zasadach, o jakich należy pamiętać, dzwoniąc pod ten numer. Dla nas najbardziej istotny jest adres, także najpierw, gdy osoba nas dzwoni, powinna powiedzieć nam adres. Potem pokrótce opisać zdarzenie, w jakiej sprawie dzwoni. No i na koniec pytamy o jego dane i decydujemy o tym, co dalej się z tym zdarzeniem stanie. Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Katowicach funkcjonuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozpoczęło obsługę numeru 112 w październiku 2013 roku i jest największym w Polsce, obejmującym swoim działaniem ponad 4 miliony ludzi. Pracuje w nim ponad 100 operatorów. Ochotnicze straże pożarne dostaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 3 miliony złotych na zakup sprzętu ratowniczego. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków. Jednostki, które tak naprawdę w wielu przypadkach są pierwsze na miejscu różnego rodzaju zdarzeń, także w przypadku zdarzeń zagrażających środowisku, bo to przecież pożary, to przecież zanieczyszczenia, to przecież różnego rodzaju wycieki substancji niebezpiecznych, to wszystko są te zdarzenia, które szkodzą środowisku naturalnemu. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współfinansuje też obozy dla młodych strażaków. To jest istotne. Ci młodzi ludzie poświęcają swój prywatny czas. Odciągani są od komputerów, od iPhone'ów i innych sprzętów elektronicznych i biegają z gaśnicą, biegają za wozem strażackim. To jest bardzo cenne i ta młodzież rzeczywiście będzie w przyszłości zasilała czy to za szeregi ochotniczych, czy państwowych straży pożarnych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 14 kwietnia. Strażacy
sami najlepiej wiedzą, jakiego sprzętu potrzebują najbardziej. Najczęściej tych elementów, które się zużywają w naszej codziennej pracy, czyli odcinki, kolokwialnie mówiąc węże pożarnicze, te rzeczy, które w normalnej eksploatacji po prostu najczęściej są narażone na uszkodzenia lub też po prostu na zmęczenie materiału, czyli gumowe elementy, które trzeba sukcesywnie wymieniać, już nie spełniają swoich właściwości, rękawice, ubrania strażackie, ich wyposażenie osobiste. Jedna OSP może otrzymać do 25 tysięcy złotych dofinansowania. W województwie śląskim funkcjonują 944 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 411 działających w systemie ratowniczo-gaśniczym. Spodek znów stał się areną międzynarodowych rozgrywek e-sportowych. Już od wczesnych godzin porannych przed halą ustawiła się długa kolejka fanów gry Counter-Strike, którzy z trybun chcieli zobaczyć finałowy turniej czołowych drużyn. W tegorocznej, 11. już edycji Intel Extreme Masters łączna pula nagród to $1,5 miliona. Jeśli gra się w gry, to fajnie jest oglądać zawsze lepszych i się nimi inspirować, tak? Ma się swoich idoli, ma się swoich po prostu, swoje drużyny ulubione, swoich ulubionych graczy. To jest coś takiego, co i łączy, powiedzmy, jak się jest fanem gierki, to są emocje, no jak na meczu, jak na piłce nożnej, na czymkolwiek. Jednak dużo osób kibicuje tej samej drużynie, co się samemu kibicuje, no to fajnie się to ogląda. Emocje są, głośno jest w środku, daje to po ciarkach, więc naprawdę fajna zabawa pod tym względem. Jednak IEM to nie tylko rozgrywki. Wielu graczy przemierza całą Polskę również po to, by przez 3 dni trwania turnieju zapoznać się z nowinkami technologicznymi i gamingowymi gadżetami. Ci odważniejsi mogą spróbować na przykład lotu ze spadochronem, oczywiście wirtualnego. Miłośnicy tradycyjnej rozrywki będą mogli spróbować swoich sił w kultowych grach. Chociażby w League of Legends będą organizowane mini turnieje, podobnie w Valorancie, więc myślę, że każdy będzie mógł spróbować swoich sił, nie tylko solo, ale też paczką znajomych, jak wpadnie ekipa, to jak najbardziej. Byłem na paralotni wyniesiony na kilometr i spadałem, więc bardzo podobne uczucie, tylko że tu było jeszcze gorzej, bo można było spadać głową w dół, a na spadochronie tego nie zrobimy, więc bardzo, bardzo fajne, polecam. Młodzi ludzie coraz bardziej przygotowują się do wejścia w świat gier, na przykład w klasach e-sportowych, gdzie uczniowie poznają nie tylko technologię i jej możliwości, ale całą branżę. Aspekt dziennikarski, aspekt ekonomiczny, tak, z perspektywy podpisywania właśnie kontraktów, umów, tak. Myślę, że to jest dosyć istotne, bo ci młodzi ludzie za chwilę wejdą na rynek, tak, i warto, żeby wiedzieli w ogóle, jak się poruszać w tej przestrzeni. Stąd właśnie pomysł taki na tą szkołę, na kierunek e-sportowy. Bilety na finałowe rozgrywki na scenie Spodka wyprzedały się już w listopadzie. Intel Extreme Masters 2023 wraz z Expo potrwają do niedzieli włącznie.